Siema, witam was w kolejnej krótkiej relacji z zasiadki, tym razem na łowisku na Gołyszu, które przyszło mi odwiedzić już drugi raz w ciągu tego roku. Na pierwsze branie nie trzeba było wcale długo czekać, ponieważ pierwszy karp zameldował się po niecałych 2 godzinach od wywózki. Z drugą rybą, na którą notabene też nie trzeba było długo czekać, wiąże się dość ciekawa historia. Razem z tatą byliśmy w odwiedzinach u karpiarza 2 stanowiska obok, gdy nagle z centralki wydobył się dosłownie ciągły sygnał i po dobiegnięciu do wędki walczyłem już z karpiem. W trakcie tego holu odwiedził nas właściciel łowiska, który swoją drogą pomógł mi podebrać rybę i tym sposobem udało się złowić pierwszego dość słusznych rozmiarów karpia. Bo to mój filmowy podbierak. No. Tak? To ja w tej chwili nie pracuję. No, a. W Kętach żeśmy kupili. W Basie. Tak, w Basie. U wiśni, u soja. Co, tak nie chce? Jak chcesz to powolutku? Nie chcę powolutku, on chce powolutku. On chce powolutku. Doczekaliśmy się kolejnej rybki, chociaż w sumie całkiem długo na siebie nie kazała czekać, bo jakąś myślę godzinkę zdążyliśmy sobie prawie na spokojnie zjeść. No ten jest już troszkę większy, na 11 może 11800, coś takiego, ale ma bardzo dziwną górę taką na brzuchu. Piękny jesienny karp. Już pierwsze jesienne karpy w tym roku. Oj, to jest taka definicja jesiennego karpia. Ładny z tym karbem jest. Garba ma pięknego. No. Bardzo ciekawie zbudowana ryba. Hol też męczący. No tak jak mówiłeś, chyba chodzi na siłownię. No. Jakiś taki pogarbiony. Okej. Świeczniutki. Piękny. Pogoda nam się zmieniła. Zaczęło padać, ale rybki nadal nie odpuszczają. Mam cały czas w miarę regularne brania. Kolejny taki karpik w okolicach 11 kg.
Świetnie. Przeszedł na pewno. Przejdź tam dalej? Jak sobie życzysz? Że już przeszedł to tam dalej na stanowisko obok. Tylko ciebie może ściągnąć. Spójrzcie, jaki on jest okrągły. Jaka piłka. Coś niesamowitego. Piękny, jeszcze ładnie ubarwiony jesienny karp. Niesamowita sprawa. Jeszcze jakie ma łuski na ogonie, coś niesamowitego. Piękny ryba. Naprawdę piękna ryba. Dobra. Mamy kolejną rybę. Tym razem naprawdę dość nietypową. Poprzednie karpie były owszem nabite, ale ten ma taką piłkę, że to jest coś niesamowitego. 13,5 kilo. Ale gruby. To już była zabawa. Naprawdę śliczna ryba. No. Przygotowana do zimy. Przygotowana do zimy srogo. Niesamowity. Miejmy nadzieję, że zima nie będzie taka sroga jak jego brzuch. No. No ten już kazał na siebie trochę dłużej poczekać. Był spory przestój w branie, ale... Ale po paru godzinach zameldował się taki z potężną piłką na brzuchu karp. Super. Przyszłość tej wody. Jak mam zacząć? Są takie wyjazdy, gdzie przyjeżdżasz po karpia. Nie. No, a być. Może po prostu pokażę. Spójrzcie na to. Szczupak? Na kulkę proteinową. Jak widać, cytrus nie tylko karpiom przypadł do gustu, bo i taki zębaty kolega postanowił zaatakować kulkę proteinową nie w trakcie zwijania z dna. Szczupak na kulkę proteinową, już drugi w tym sezonie, na 72 cm. Bardzo, bardzo niespodziewany przyłów, naprawdę, ale jestem zadowolony. Dawno szczupaka w sumie nie trzymałem. Jestem na tym łowisku drugi raz i po raz kolejny jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. W ciągu zaledwie jednej doby udało mi się wypracować kilka całkiem przyzwoitych ryb. Obydwa zestawy, z których miałem brania, położone są około 220 metrów od brzegu
niedaleko wysp znajdujących się na środku zbiornika. Jako że dno zbiornika nie jest zbytnio zróżnicowane, większość wędkarzy wywozi właśnie zestawy pod wyspy znajdujące się mniej więcej na środku zbiornika. Ryby obrały sobie te punkty jako swego rodzaju stołówki i jak widać bardzo, bardzo chętnie pobierają pokarm z tamtych miejsc, z uwagi na to, że próbowaliśmy również z tatą postawić jakiś zestaw bliżej brzegu, ale niestety próby złowienia karpia z troszkę bliższej odległości niż to 200 metrów około nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nic nadzwyczajnego. Pójdź go na Federy do nas. Udało się położyć na macie kolejną rybę. I zabawa trwa. I zabawa trwa. Tym razem 14 kilo. Niestety granica tych karpi to jest, przynajmniej dla mnie, tutaj takie 14 kilo. No i ciężko się przez to przebić, ale rybki są naprawdę śliczne. Kolejna naprawdę zacna ryba. Krótka, jednodobowa zasiadka, a udało się fantastycznie połowić. Ode mnie to już by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie jakąś pozytywną opinię pod filmem. Cóż mogę więcej powiedzieć? Do następnego materiału. Cześć!